Oceny widzimy w górze, był rzucony do studni przez swoich braci, przyjaciele. Był rzucony, był skazany na śmierć, można powiedzieć. Nie możesz pojąć, jeżeli tej miłości nie przyjmiesz, to jej nie pojmiesz. Nie zrozumiesz, dlaczego Bóg oddał swojego syna za ciebie. Kiedy zapraszasz tą osobę do swojego życia i przeżywasz realnie relacje z tą osobą, to wtedy doświadczasz zbawienia. No a ja się pytam, i co z tego, że Jezus cię zbawił? Bo to jest Bóg łaski, Bóg dobry, Bóg, który się nie zmienił. Jeżeli jesteś obojętny, to dzisiaj usłysz mój głos. Usłysz dzisiaj ten głos. No ja тебе советую, ты прими это. Потому что только в нём спасение. Jeśli zechcesz poznać Boga takiego, jakim On jest, a ja Ci mówię, że On jest, że jest żywy, poznałam Go 21 lat temu. On za Ciebie umarł, On zmartwychwstał i dlatego można Go poznać osobiście. Ewangelia mówi, że jeżeli Ty uwierzysz, jeżeli Ty otworzysz swoje serce na żywego Jezusa Chrystusa, to On przyjdzie. Jeżeli Ty uwierzysz, jeżeli wyznasz Go swoim Panem i Zbawicielem. I powiedziała, ja idę do nieba. A ten człowiek powiedział, a ja zostaję na ziemi. A informacja jest taka, że ta ziemia jest jak Titanic. Ona jest przeznaczona na zniszczenie. Inny w swoim wnętrzu. Zaspokojony, a nie niezaspokojony. Kładę dzisiaj przed Tobą życie i śmierć. Ta informacja o tym, że każdy człowiek może pojednać się z Bogiem, że możesz się narodzić na nowo, to jest informacja o życiu. To jest życie. A śmierć już znasz. To nie jest to, co Bóg zamierzył dla człowieka. Nie jesteś robakiem, który ma pełzać po tej ziemi. Jesteś powołany do czegoś więcej. Ale to więcej jest osiągalne tylko przez pojednanie się z Bogiem. Dzisiaj może być najlepszy dzień Twojego życia. Wiesz o tym? Posłuchaj, mówimy o żywym Bogu, o żywym Jezusie Chrystusie. I to nie jest żadna opowieść, to nie jest krzyżyk, to nie jest bajka, On jest realny. Wierzysz? Important event in the life of a human being. I want to encourage you to seek Jesus Christ. Real. Jest tutaj grupa ludzi, którzy narodzili się na nowo. To nie jest żadna bajka. Każdy z nas ma osobne swoje świadectwo, że poznał Jezusa Chrystusa i świadczymy Ci o tym, bo tak mówi Bóg. Bóg sobie upodobał tak, żeby w ten sposób przekazywać Ewangelię, żeby ludzie zwiastowali dobrą nowinę o tym, że jesteś ocalony. Ale czy przyjmiesz to ocalenie, to zależy od Ciebie. Jeżeli tego nie przyjmiesz, przyjacielu, niestety ten pociąg jedzie prosto w ścianę śmierci. Twój pociąg jedzie na śmierć. Rozumiesz to? Ocknij się, człowieku. Ocknij się z tej obojętności. Jedziesz prosto rozpędzonym pociągiem prosto w śmierć. Ale jest odpowiedź. Wezwij imienia Jezus. Żywy Jezus. Jezus. Ogłaszamy Twoje zwycięstwo, Twoje wyzwolenie. Ogłaszamy wyzwolenie tych ludzi w tym mieście. Stawiamy się o każdą osobę w tym mieście. Stawiamy się, modlimy się o nowe narodzenie, masowe nowe narodzenie, masowe nowe narodzenie. Amen.